trakcie pit stopu formuły pierwszej do wymiany tylko jednego koła potrzebnych jest aż trzech mechaników. Czy słyszeliście jednak kiedykolwiek o motorsporcie, w którym jeden mechanik przy użyciu zwykłego klucza i gołych rąk rozbiera maszynę niemal do gołego sprzęgła, składa ją z powrotem w czasie poniżej 10 sekund, a następnie jest ona gotowa do wystrzelenia z pełnym przyspieszeniem od 0 do setki w ułamku sekundy? Jeśli nie, usiądźcie wygodnie. Zaraz to nadrobimy. Trzy, dwa, jeden, start! Tak więc, moi drodzy, jak pewnie zdążyliście się zorientować, będziemy dzisiaj mówili o konkurencji wymiany piły łańcuchowej. Konkurencja polega w skrócie na zdemontowaniu i zamontowaniu układu tnącego pilarki tak, aby dwie kolejne konkurencje można było wykonać bez dokonywania w pilarce żadnych modyfikacji. Zanim przejdziemy do pilarek, do tych wszystkich rzeczy, które mamy na stole i do naszych ciekawostek, musimy odbębnić teorię. Teoria zawsze przed praktyką. Mam przed sobą regulamin i postaram się nic nie ominąć. Jeżeli zadanie zostanie wykonane źle, to znaczy na przykład pilarka, łańcuch na pilarce zostanie zamontowany odwrotnie, zawodnik może to poprawić, jednak wtedy od czasu, który uzyska, czyli od tej finalnej liczby punktów, odejmowany jest mu 50 punktów karnych. Jeżeli jednak nie zamontuje którejś na przykład ze śrub albo łańcucha, konkurencja jest oceniana na 0 punktów i nic z tym nie poradzimy. Do konkurencji będzie nam potrzebna pilarka, piła łańcuchowa, najlepiej zapasowa, klucz, bo ręcznie nie odkręcimy nakrętki, którą sędzia przed przystąpieniem do konkurencji dokręci nam z siłą 20 Nm i uwierzcie mi, że nie jest to mało, ale da się to takim zwykłym kluczem odkręcić. Musimy mieć stół o wymiarach 1,5 m na 70 cm, wysokość od podłogi 80 cm, linia startowa znajduje się metr przed stołem. Przed przystąpieniem do konkurencji sędziowie sprawdzają, czy pilarka jest standardowa, a co to znaczy standardowa, to spokojnie powiemy sobie w dalszej części, czy nie ma zdemontowanych jakichś elementów. Myślę, że chodzi tu głównie o wychwytnik, który jest zawsze sprawdzany, a mianowicie dlatego, że w przypadku zmieniania piły łańcuchowej potrafi on zahaczyć o wychwytnik i sprawić pewien problem, dlatego musi być zamontowany i sędziowie tego przestrzegają. Gwinty muszą być standardowe, co oznacza, że skok gwintu nie może być zrobiony w taki sposób, aby przy jednakowym obrocie śruby szybciej i mocniej się dokręcały. I to by było z tych standardowych rzeczy na tyle, które sędziowie sprawdzają. Oczywiście pilarka musi być sprawna, bo będziemy nią wykonywać kolejne konkurencje, czyli hamulec musi działać, silnik musi działać, wszystko musi działać. Jak rozgrywana jest konkurencja? Tak jak mówiłem, sędzia przygotowuje nam pilarkę w takim zakresie, że jeśli nie dopatrzymy swojego łańcucha na tyle, aby nie odstawał on od prowadnicy, to znaczy, że nie może wisieć, być luźny do tego, żebyśmy łatwo mogli tą konkurencję zacząć zrzucić łańcuch, musi ten łańcuch być na tyle naciągnięty, aby dolegał do prowadnicy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, sędzia etykietuje nam prowadnicę, oznaczając na niej jakimś markerem strzałeczkę, ponieważ w trakcie konkurencji musimy obrócić prowadnicę o 180 stopni. W przypadku, gdy mamy prowadnicę, którą można montować tylko w jeden sposób, musimy obrócić ją 360 stopni i to jest w gestii sędziów, aby tego dopilnowali. Sędzia następnie po sprawdzeniu naciągu łańcucha i tych wszystkich seryjnych rzeczy, czy nie są zdemontowane i tak dalej, dociąga nam przy pomocy takiego klucza nakrętki z jednakową siłą dla wszystkich zawodników. Sprawdza nasze dłonie, czy nie mamy jakichś skaleczeń, czegoś, co mogłoby w kolejnym etapie powodować jakieś zakłócenia. Ano dlatego, że po konkurencji wszelkie zranienia powodujące krwawienie są również karane punktami karnymi w wysokości 20 punktów, jeśli sami jesteśmy w stanie je opatrzyć, i bodajże 50 punktów, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Co się raczej nie zdarza. Także te miejsca na rękach są zaznaczane. Zawodnik staje za linią startową i najlepiej by było, gdyby zgodnie z regulaminem czas był startowany przez zawodnika. Czyli albo fotokomórka,
albo bramka startowa, która będzie reagowała dopiero wtedy, gdy zawodnik wykona te dojście do stołu, ten ruch. Wtedy nie ma żadnych opóźnień na czas reakcji i wyniki są bardzo zbliżone do tego, co zawodnik rzeczywiście wykonał. Na stole znajduje się przeważnie grzybek do zatrzymywania czasu i, tak jak mówiłem, klucz pilarka. Warto wspomnieć jeszcze o rzeczy, która zależy od zawodnika, czyli od pilarki, którą startuje. Pilarki mamy różnej budowy i mogą być podzielone na dwie grupy w tej konkurencji. Pierwsza grupa są to pilarki, które posiadają dwie śruby zabezpieczające i piła łańcuchowa napinana śrubokrętem, a druga grupa tylko jedna śruba zabezpieczająca lub piła łańcuchowa napinana bez śrubokręta. Te grupy mają znaczenie, ponieważ oczywiście łatwiej nam odkręcić jedną śrubę niż dwie, co się przekłada później na grupy czasowe. No i teraz to, czego zawodnicy nie lubią, czyli punkty karne. Punkty karne odejmowane są w następujących przypadkach. Upuszczenie piły łańcuchowej lub nakrętki mocującej na ziemię. No, jest wtedy to 20 punktów karnych, trochę boli. Nieobrócenie prowadnicy 50 punktów. Nieprawidłowe wykonanie zadania. Jeżeli pomiędzy piłą łańcuchową a prowadnicą będzie przerwa, odejmowane jest 50 punktów. Jeżeli pilarka zostanie źle zmontowana lub konkurencja nie zostanie skończona, oczywiście będzie to 0 punktów. O obrażeniach już sobie mówiliśmy. I to w tej konkurencji byłoby z grubsza tyle. Przed chwileczką widzieliście wymianę piły łańcuchowej, która dopiero się odbędzie tak naprawdę, ale ma to Wam udowodnić tylko to, że patrzyliście, ale nie widzieliście wielu rzeczy. I teraz Wam pomogę zrozumieć, na czym ta konkurencja polega, na co zwrócić uwagę, żeby poczuć pełne emocje tego, co zawodnik Wam pokazuje i co prezentuje. Zanim przejdziemy dalej, muszę Wam jednak odpowiedzieć na pytanie, z którym Was zostawiłem ostatnio, czyli czy rozmiar ma znaczenie? Oczywiście, że ma. Ma i zawsze miał będzie w każdej konkurencji, w tej konkurencji również w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek, prowadnice. Dobór prowadnicy jest kluczową rzeczą. Nie może być to prowadnica za długa, ani za krótka. Obydwie te nam się nie przydadzą. Ta nie pozwoli nam wykonać dwóch kolejnych konkurencji jednym cięciem, bo jej długość to jest jakieś 32 cm. Ale klocek do przecięcia w następnej konkurencji ma 35, więc nam zabraknie. Ta? Po co nam taka długa? Będzie niewygodna, będzie ciężka, również nam się nie przyda. Dobierzemy coś po środku. Drugą rzeczą są klucze, które widzicie na stole. Tym posługują się sędziowie. Jego odłożymy. To jest nam potrzebne ewentualnie do sprawdzenia, czy zęby mają odpowiednią długość. Regulamin określa, że mają mieć 3 mm po najkrótszej półce, ale to jest już taki szczegół, którego Wam daruję. Tu jest kluczowa rzecz. W tej konkurencji pracujemy głównie kluczem, nie pilarką, tylko kluczem. Klucz musi być dopasowany, jeśli chodzi o rozmiar, do nakrętki, przystosowany do nakrętki, do pilarki, ale jak widzimy, mamy również różnej długości rurki. To jest głównie wygoda i przyzwyczajenie zawodnika, aby miał pewny chwyt, ale coś, co jest w każdym kluczu, jest to śrubokręt. Tu widzimy długi śrubokręt, a tu widzimy już odrobinę krótszy. I oczywiście śrubokręt pełni nam rolę dźwigni i w momencie odkręcania, im jest dłuższa dźwignia, łatwiej nam będzie odkręcić nakrętki. Jednak szybciej oprze nam się długi śrubokręt o stół i będziemy mieli ten obrót o kilka stopni mniejszy. A to może spowodować to, że tego obrotu, poluzowania nakrętek nie starczy nam na to, abyśmy mogli w dalszej części demontować je przy pomocy rąk. Ok, to mamy z grubsza wytłumaczone. Przechodzimy do pilarek. I w przypadku pilarek zaczyna się już prawdziwa jazda dla wtajemniczonych. Mamy różne pilarki, różne kolory, marki. Ładna, turkusowa, zielona. Jestem facetem, na kolorach się nie znam. Pomarańczowe, przechodzące takie nawet w czerwone. Tych egzotycznych tutaj nie ma, nie będziemy o nich mówić.
ale kilka ciekawostek wspomnę, na przykład przy mocowaniu nakrętek. A no, mocowanie nakrętek możemy mieć różne. Możemy mieć systemy zapobiegające spadaniu nakrętek, co może być ważne w przypadku punktów karnych, o których mówiliśmy, ale również nakrętki, które spadają. To jednak nie wszystko. Możemy mieć nakrętki małe, a możemy mieć nakrętki duże. I tu, jeśli widzimy zawodnika, który startuje na małych nakrętkach, wiemy, że będzie miał większy problem niż ten, który startuje na większych nakrętkach, ponieważ większe, łatwiej będą się odkręcały. Ale możemy mieć nakrętki, tak jak mówiłem, które nam nie wypadną. Są w tym przypadku na tulejkach. Lub nakrętki, które nam spadną. Mogą spaść ze stołu i wtedy mamy punkty karne. Sposób przytrzymywania nakrętek może być różny. W tym przypadku fajna pilarka, fajne rozwiązanie. Mamy na takich blaszkach. Opór nakrętki jest naprawdę niewielki, a fajnie, bo zabezpiecza nam przed spadnięciem. Tego typu różnice możemy zaobserwować przy zmianie modelu pilarki. Ale mamy tutaj taką fajną pilareczkę. Na podobnym modelu Kamil Szarmach w 2017 roku został mistrzem Polski. I w tym przypadku mamy nakrętki małe. W pilarce, którą on dysponował, miał zmienioną pokrywę. Oczywiście na seryjną, produkowaną przez producenta, którą może nie jest łatwo dostać, ale jest to nadal seryjna pokrywa, seryjny obsypnik. W jego egzemplarzu było tu więcej miejsca na duże nakrętki oraz, o ile dobrze się orientuję, model był specjalny, sportowy, który seryjnie montowany ma napinacz w pilarce, nie w pokrywie. Co to jest napinacz? Dla tych, którzy nie wiedzą, wyjaśnimy. Jak widać na zbliżeniu, łańcuch mamy luźny. Za to oczywiście są punkty karne, a przed przystąpieniem do konkurencji sędzia nam to skasuje, naciągając łańcuch. A żeby to naciągnąć, używamy napinacza. Kręcąc śrubokrętem, napinaczem, który mogę Wam pokazać, jest tu, przesuwamy bolec, który naciąga prowadnicę, a łańcuch się napina. Teraz budowa napinacza. Tak jak mówiłem, może być on montowany w pilarce lub w pokrywie. I teraz no, jest różnica, ale na czym ona polega? W przypadku demontażu nie ma to większego znaczenia. Demontujemy jedną i drugą pokrywę. Ale w przypadku montażu, w tej pilarce, montując układ tnący, musimy założyć łańcuch na kółko napędzające, na dwie śruby oraz na napinacz. Czyli mamy kółko, dwie i jedna. W przypadku tej pilarki nie mamy napinacza. Czyli zostaje nam tylko kółko i dwie śruby. Teoretycznie jest łatwiej. I praktycznie też. Ale wyrównuje nam się to w tym momencie. Montując pokrywę, musimy trafić pokrywą na dwie szpilki oraz napinaczem w prowadnicę. Musimy zadbać więc o to, aby prowadnica była naciągnięta i trafiamy. W tej pilarce mamy o tyle łatwiej, że prowadnica już jest naciągnięta i trafiamy tylko nakrętkami. Wybaczcie mi te hałasy, ale z wiadomych przyczyn do lasu Was zabrać dzisiaj nie mogę. O ile w poprzednich pilarkach pod spodem mieliśmy już to samo, o tyle w tych pilarkach możemy dostrzec kolejne różnice, które na nas niespodziewanie czekają. Są to kosze bębna sprzęgłowego. Jak widzimy, tu mamy kółeczko napędowe, a tu mamy kółeczko napędowe w formie gwiazdki, czy
czyli tak zwanej zębatki stałej. Ten układ montowany jest raczej w amatorskich pilarkach, które mniej pracują, ponieważ to kółeczko, gdy się wytrze, musimy wymienić cały kosz. Tu, gdy wytrze nam się kółeczko, demontujemy tylko kółeczko, a ponadto w profesjonalnych pilarkach mamy troszeczkę lżej, pilarka się nie męczy, łańcuch sobie pływa, dlatego to kółeczko nazywamy kółeczkiem pływającym. No ale jakie to ma znaczenie dla zawodnika? Otóż w przypadku ściągania łańcucha musimy wyciągnąć łańcuch z kółeczka. W przypadku zębatki stałej możemy ją po prostu zepchnąć na bok. Jest zysk? Jest zysk. Ale gdzie jest strata? Strata będzie za chwilę. Kolejnym zyskiem jest założenie łańcucha. Tu również nam będzie to łatwiej zrobić. Tu niestety musimy, jak wyciągnęliśmy, musimy wsadzić w rowki i zamontować z powrotem układ tnący. Ale gdy już zamontujemy tak prowadnicę, ona nam się trzyma. W tym przypadku wystarczy niewielki ruch, zadrżenie stołu i łańcuch nam spada. I mamy klops, kolejne sekundy uciekają, a my musimy poprawiać założenie łańcucha na zębatce. Teraz już wiecie, na co patrzycie. Czy zawodnik ma kosz stały, czy ryzykuje idąc na prędkość, czy robi to na bezpieczniejszych rzeczach, aby było to dokładnie. Oczywiście na zawodach każdy się ściga. Tam nie ma miękkiej gry. Wszyscy robią co mogą, aby uzyskać jak najlepszy wynik. I czasami się to opłaca, czasami nie. Została nam jeszcze jedna ciekawa rzecz, która jest typowym hardkorem. Otóż budowa kosza sprzęgłowego. W tej pilarce mamy kosz sprzęgłowy zewnętrzny, w tej wewnętrzny. Tu łańcuch zakładamy pod całe sprzęgło, tam z wierzchu. Ale niestety nie jest to mój egzemplarz i nie mam do niego łańcucha. Ale jak się okazuje, nie tylko ten producent stosuje takie rozwiązania. Podobne rozwiązanie mamy w innym typie pilarki, ale jest ono niemal identyczne. I teraz, na czym polega ten hardcore? Aby zdemontować łańcuch w tej pilarce, musimy zluzować prowadnicę, ściągnąć łańcuch prowadnicy, wymienić położenie prowadnicy, zamontować łańcuch z powrotem na kółku, na prowadnicy, naciągnąć prowadnicę i dopiero zakładać pokrywę. Gdy widzę zawodników startujących na tego typu sprzęgłach, nie spodziewam się wyników na rekord świata, ale oglądam to z pełnym podziwem, ponieważ to, co wyprawiają, to jest magia. Teraz zobaczycie ten sam start, który widzieliście na początku filmu, ale mam nadzieję, że będziecie już widzieć więcej. Słońce powoli zachodzi, więc czas już kończyć. Jeśli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zaproście znajomych do oglądania tego kanału. Może ich to zaciekawi. Ja odpowiedziałem na poprzednie pytanie, dlatego zadam kolejne. Dlaczego w tym sporcie, jak w każdym, trzeba kombinować? I na czym ta kombinacja polega? Oglądajcie następny odcinek. Cześć!